Nie żyje 72-latek, który zasłabł za kierownicą Tira Śląskie. Kierowca Tira uderzył w znak na Rondzie. Nie żyje. Kierujący ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą, podczas wjeżdżania na rondo zasłabł i najechał na wysypkę. Niestety, pomimo reanimacji 72-latek zmarł. Do zdarzenia doszło około godzina. 18.00 na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Podmiejskiej w Rybniku Województwo. Śląskie. Z ustaleń policji wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą, wjeżdżając na rondo zasłabu, Tirna jechał na wysypkę i ściął znak drogowy. Niestety, pomimo reanimacji, nie udało się uratować 72-letniego mieszkańca rybnika, poinformowali policjanci. Utrudnienia w ruchu, związane z usuwaniem skutków zdarzenia, trwały około dwóch godzin.